Hejka arteczki, witajcie na moim kanale, a dzisiaj będzie film z tego DIY Mega Boxa, tak. Jak już widzieliście po tytule i po miniaturce, jest to Mega Box. Uwaga, już go pokazuję, ale najpierw zostawcie lajka i jak ktoś nie ma jeszcze subskrypcję i pokazuję go, uwaga. Ta-dam! Tak wygląda. Ogólnie ja go robiłam już, myślę, że miesiąc temu, no troszkę mniej, no nie miesiąc temu, jakoś tak pod koniec wakacji go robiłam. Już mi się czas tutaj ten, w każdym razie pod koniec wakacji. No i tak się prezentuje. Wydaje mi się, że bardzo ładnie mi wyszedł. Tak wygląda z tyłu. No i ma taką trzymaczkę, ale zazwyczaj nie używam, bo ona się troszeczkę psuje. No jak widzicie, bardzo ładnie mi wyszedł, ale on troszeczkę jest tutaj, no wiecie, no już tutaj tak stoję, musiałam go ukrywać. Na każdym vlogu, na każdym filmie, gdzie już on był, musiałam ukrywać go albo gdzieś w inną stronę go dać, więc po prostu mam nadzieję, że nie widzieliście tego. No i co, tak wygląda, jak już mówiłam wcześniej. No jest małszy on troszeczkę, więc tak czekał na to nagranie i w końcu mogę go nagrać. Jeszcze tak szybko powiem, że jest on zrobiony z pudełka z Instaxa. Miałam go zrobić z pudełka od butów, ale wydaje mi się, że to było lepsze, więc no strasznie ciężko było odtworzyć. No jest z kartonu. Czekajcie, tak żebyście nie widzieli, co jest w środku, to jest karton od Instaxa. Więc co, przed pokazaniem, co jest w środku, no bo to jest ten specjalny film, najpierw pokażę Wam moje rzeczy z Brawl Stars, czyli figureczki, bo może niektórzy nie wiedzą, zapraszam na szorciki, gdzie otwieram sobie saszetki z Brawl Stars i pierwszą moją figurką, którą trafiłam, jest to Rosa. Tak się ona prezentuje, czekajcie. Trzeba wyostrzyć. O, tak się ona prezentuje i jest tak... Taka z tyłu i jest bardzo słodziutka, no co mogę więcej o tych figureczkach powiedzieć, są po prostu słodziutkie i bardzo fajnie, że ją trafiłam. Nie jest ona rzadka, ale to i tak nic, wiecie, smutnego, bo ważne, że jest bardzo ładna figureczka. I mam nadzieję, że Wam tutaj nie przeszkadza te tło, że jest tak rozmazane, bo moim zdaniem jest to bardzo ładne. W każdym razie drugą figureczkę w tym samym dniu właśnie trafiłam, taką penę, czekajcie. O, wyostrzyła się i tak ona wygląda, jest też bardzo słodziutka, no każda figurka tu jest słodka. Później mamy Piper, czekajcie, wyostrzy się taka Pipereczka, jest ona, no też słodka. Później mamy Bo, czekajcie, o, wyostrzyła się, tak on wygląda, o, w ogóle, ojeju, tu ma taki, ten kruka, ej, szczerze, nie widziałam tego. Czekajcie, wyostrzy się tak. Nie widziałam tego w ogóle, więc jestem zaskoczona na filmie. W każdym razie bardzo też ładnie wygląda. No i uwaga, srebrna Jessie. Bardzo ją chciałam. No bo wiecie, Jessie ostatnio jakoś bardziej lubię. I no najbardziej z tych srebrnych właśnie chciałam Jessie, więc bardzo fajnie. I co, to są moje wszystkie figureczki już, które mam. Jeszcze moja siostra ma Pana P i właśnie Penny też trafiła, a my zabieramy się już za pokazanie, co jest w Megaboxie i dajcie znać, czy na jakimkolwiek shortcie, czy pod tym filmem, jeżeli będą komentarze, czy chcielibyście właśnie pokazanie wszystkich rzeczy z Brawl Stars i DIY, czyli karty z Brawl Stars, pixel arty, bo mam ich dużo, kiedyś robiłam taką dużą serię z nich. No i po prostu wszystko, co mam DIY i nie DIY z Brawl Stars, więc co, my już zabieramy się za otworzenie tego Mega Boxa. Dobrze, możemy już zacząć go otwierać i chciałam jeszcze podkreślić, że wiecie, no on ma już tak z połowy miesiąca, więc trochę się należał i trochę widać taśmy, ale no wiecie, musiałam jakoś go skleić. Więc to, moim zdaniem bardzo ładnie wyszedł, jak na 3 godziny siedzenia i go robienia, no może nie 3 godziny, bo, znaczy 3 godziny, ale jeszcze następnego dnia coś dokładałam, bo nie miałam aż tyle już czasu, bo też inne rzeczy było trzeba zrobić, co nie, a to jednak na film 20-15-minutowy, no to wiecie, ale na pewno zostawię sobie go na pamiątkę, gdzieś tam położę go na tych szafkach, na pewno.
No bo wiecie, no starałam się bardzo dla Was. Mam nadzieję, że Wam się ten podoba. Ten mega box właśnie. No i co? No i otwieramy już go, bo to jest bardzo fajny, specjalny film. Więc co, uwaga, tak się go otwiera. Tutaj mamy karton w środku. Tak wygląda. No i uwaga, uwaga. Tak się prezentuje w środku. I będziemy sobie po kolei otwierać. Zaczniemy sobie może od kart z Brawl Stars. No bo wiecie, no ogólnie robiłam to na szorcie, ale Wam jeszcze tak z bliska pokażę. Ten, kto jeszcze nie widział. Mamy tutaj kartę. O, Piper. Tak się prezentuje, no z tyłu to wiecie, nie ma. W każdym razie, taka karta. Bardzo ładna jest. Ja te tło też robiłam kredką, więc też wydaje mi się, że ładnie mi to wyszło. No i co? I tak, zrobiłam tu jej różowy kwiatek, nie niebieski, bo ładniej by tu pasował, ale wiem, tak, jest niebieski kwiatek. Nawet, o, tutaj widać, co nie? Więc tak, lecimy z następną kartą. Jest to koletka. Nie wiem, czy ją przypadkiem nie robiłam na live'ie. Wygląda ona tak. No i też moim zdaniem jest bardzo ładna. Ja tutaj trochę eksperymentuję z tymi cieniami, ale wydaje mi się, że bardzo ładnie mi one wychodzą. Następnie mamy Tarę, tak się prezentuje. I myślę, że też bardzo ładnie. No, wszystkie karty mi bardzo ładnie wychodzą. No i tak. Nie wiem, co mogę więcej powiedzieć. Tutaj nie miałam jeszcze wtedy korektora, więc musiałam zrobić białym mazarkiem takim i patrzcie, jak to wyszło. Czekajcie. Wostrzy się tutaj, więc no nie wiem, no nie wiem. W każdym razie nie jest źle. Tu mamy Serge'a, ponieważ ostatnio się pomyliłam i napisałam, że Meg, bo zapomniałam, że ona ma ten taki swój podobny do Serge'a, ale no nie, więc taki Serge. No i jest to żółta karta, ponieważ chciałam zrobić jakby kolory tych kart, właśnie jak jest legendarny, mityczny i w ogóle. Nie zawsze to wychodziło, bo nie zawsze pasowało, ale starałam się tak robić. Dalej mamy Amber. O, i też ładnie wyszła. O, to jeszcze Wam pokażę, jak ktoś nie widział. Chociaż jak nie widzieliście, to wpadajcie jeszcze na moje shorty z karty. Z Brawl Stars mamy Shelly też. Też bardzo ładnie wyszła. Jest niebieska, bardzo rzadki. Tu mamy rzadki. Nie, czekajcie, tak, rzadki, Lola, taka. Ems, która w ogóle to była moja pierwsza karta, bardzo ładnie mi wyszła. No i dodałam już tego shortsa, pewnie już każdy z Was widział, jak... A nie? Nie dodałam tego shortsa. Ej, dobra, bo ja go nagrałam, ale stwierdziłam, że nie, na filmie Wam pokażę. Bo dużo osób ogólnie chciało. A nie, czekajcie, dodałam czy nie? A nie, może dodałam? Nie wiem, w każdym razie, może dodałam, może nie, ale ten kto widział, ten widział, że właśnie nowy Zadymiarz wszedł, ten, który ma chyba 22 rangę już. No i co? No i wygląda ta karta tak. O, czekajcie. Ja ją ogólnie sama totalnie robiłam, nie było na Pinterestie żadnej inspiracji, nic, nic. Wychodziły mi, co ja gadam w ogóle, wychodziły mi inne karty, jakby nic nie było, więc... Musiałam sama, mam nadzieję, że Wam się podoba. Serio, dosłownie ja... No, znaczy, nie było to takie aż mega trudne, ale wiecie, no jednak na początku... Nie, no chyba już nie widać, ale na początku było takie coś, że miałam go zrobić z tym swoim... Z tym jego takim autkiem, załóżmy, tym czymś. No, ale stwierdziłam, że to się nie mieści, więc... A zrobię jak wszędzie w Zadymiarzach, po prostu... No, jego twarz, buźkę. No i tak się prezentuje. Poczekajcie, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi bardzo, jak na to, że wymyśliłam to tak totalnie sama, bo wiecie, no w tych innych kartach też wymyślam coś mniej więcej od siebie, no znaczy coś, połowę karty od siebie, no ale wiecie, to totalnie sama wymyślam i w ogóle, no i że to mityczne, to wiecie, to jest czerwone. I tak to, mam tyle już kart, więc tak to wygląda. No i co, będę robić pewnie więcej, ale póki co mam przerwę od robienia tych kart, ponieważ po prostu na razie skupiam się na takich bardziej jesiennych i pixelartowych rzeczach, ale spokojnie, wrócą też karty, będą, tylko teraz jak będę je robić, to po prostu się będą pojawiać
nie codziennie, ale to na przykład 2 dni. Zobaczymy, na pewno jeszcze wrócą, bo chciałabym ich mieć dosyć sporo. Myślę, że każdego z dniarza. Póki co na mnie liczą, czekajcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O, widzicie? Mamy 9 kart, więc wydaje mi się, że jeszcze zrobimy sobie 10 i będzie ich 10, więc fajnie. I lecimy z następną rzeczą. A wylosujmy sobie. O, uwaga. Pixel Art Max. Wiecie, patrzcie, tak? Nie wiem, czy Max była na shortcie, być może. W każdym razie nie dawałam za bardzo takich innych rzeczy, które będą na shortce, bo wiecie, to niespodzianka. Te rzeczy na razie, co pokazuję, jeszcze były na shortcie, czyli taka Max właśnie i karty, a teraz to będę rzeczy pokazywać, już nie będą właśnie. Starałam się jeszcze zrobić Fidget Toysa z Brawl Stars właśnie tej skrzynki, ale już nie zdążyłam, bo na to tak dużo czekacie, więc stwierdziłam, że zrobię tego Fidget Toysa, ale już nie do Mega Boxa, tylko jako na shortsa albo na długi film, zobaczymy. Więc tak, lecimy z następną rzeczą. I może zaraz Wam pokażę w sumie pixel arty jakieś z Brawl Stars, jeszcze kilka, jak zdążymy. I następna rzecz, uwaga, są to Squishy 2. No i pewnie kojarzycie, jak nie, to obejrzcie sobie Spędź ze mną dzień. I tam, chyba właśnie rozpoczęcie roku szkolnego, co nie? No i tam robiłam pewne Squishy kwadratowe. Jest to, uwaga, uwaga, mogę Wam już pokazać. Nani. Zrobiłam rysunek Nani, wiecie, no nie mogłam jej tak ładnie tutaj wyciąć jako Squishy, więc zrobiłam to tak właśnie. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo no ogólnie robienie Squishy teraz to dla mnie jest już cięższe niż wcześniej, bo straciłam, wiecie, taką werbę, że kiedyś robiłam codziennie, a teraz już nie tak codziennie. Więc zauważyłam, jak dużo Squishy mnie kiedyś kosztowało i jak teraz, bo też teraz co jakiś czas robię. Więc to było ostre. W każdym razie taka Nani. Szczerze nie wiem, jaka ona jeszcze epicka? Czy mityczna? Nie wiem, może zaraz sprawdzę. Pewnie napis się już pojawił. W każdym razie tak jeszcze raz wygląda. Bardzo ładna. O Jezus, bardzo ładna. I lecimy z następnym Squishy. Uwaga, uwaga. Gemy. Gem, dosłownie. Mamy takiego gema. Czekajcie, wyostrzy się. O, takiego gema. Bardzo ładny jest w ogóle. Ja tutaj zrobiłam takie odcieniowanie, żeby po prostu miał różne kolory i wiecie, tak, bo cały zielony to by było trochę nudno. Ja zrobiłam właśnie taki, gdzie jest kilka kolorów, no i takie właśnie, jak mówię, cieniowanie. Bardzo ładnie mi wyszedł. Ja sobie zostawię te rzeczy oczywiście, no. Nie wrzucałabym takich rzeczy oczywiście, bo dużo mnie to pracy kosztowało, no z kilka dni. Więc tak, bardzo ładne. No i sobie wszystkie te rzeczy zostawię właśnie w Megaboxie, no bo do Squishy raczej ich nie dam, bo wiecie, to jest Brawl Stars. Więc taki, o, czekajcie, się wyostrzy jeszcze raz. Chyba, o tak, dobra. No i lecimy z następną rzeczą. Jest to, uwaga, uwaga, bransoletka B. Czekajcie, bo wy macie chyba to tak. Dobra, wy macie to odwrotnie na kamerze. O, macie odwrotnie. W każdym razie jest tu napis B. B. No i jest to, wiadomo, zadymiarz B. Tak mi ona wyszła. Nie wiem, czy była na shortcie, chyba nie. W każdym razie ma biały, żółty i fioletowy. Ta bransoletka też mi dużo, no wiecie, kosztowała, bo ją chyba robiłam przed live'em, coś takiego. W każdym razie każda rzecz tak mniej więcej zazwyczaj teraz mi wychodzi po godzinkę, więc jak robiłam czasami po 3 karty dziennie, jeszcze w wakacje, to wiecie co? 3 godziny je robiłam, ale nie, mówię serio teraz, więc no, więc taka bransoletka też jest bardzo ładna. Chciałam ją nosić, ale nie wiem, jak oceniacie. W sumie ładna jest, więc może będę ją nosić. No i tak. No i przechodzimy do już troszeczkę ostatnich rzeczy, ale teraz będą emotki. Mamy tu emotkę Jessie. Tak się prezentuję. Czekajcie, wyostrzy się.
Dość się tak ona wygląda. No i ma napis Jessie, ponieważ nie chciałam dać innego napisu, dlatego że nie wiedziałam, jakie tutaj dać. Ja za bardzo emotek tak nie używam dużo. Raczej te, co mam, nie ustawiam sobie żadnych, więc dałam po prostu Jessie. Super, wypadła mi. Żyje i emotka też żyje, polecam. No, w każdym razie, czekajcie, muszę sobie tak troszeczkę wyżej ustawić. Dalej mamy kolejne emotki. Już ostatnie rzeczy, czekajcie, wyjmę je tu. One też były dosyć trudne, ponieważ te emotki jakoś ciężko było je zrobić w ogóle. Patrzcie, na przykład. Mamy tutaj, uwaga, squiczka, takiego squiczka. Bardzo ładnie mi wyszedł. Tutaj to cieniowanie trochę na mazakach. A nie, wyszło, dobra, bo w kamerze inaczej wygląda. W każdym razie, nawet kit, powiedziałabym, bardzo słodziutki. Dalej, uwaga, czekajcie, musi się tutaj, o, taki Frank, tutaj profesjonalnie, taki Frank, z serduszkiem oczywiście i też bardzo ładnie. W ogóle możecie napisać w komentarzu, gdziekolwiek, jakimś komentarzu na kanale, to mi się wyświetli, ile macie pucharków na danym zadymiarzu albo proszę najwyższa ranga, o tak powiedzmy. Dalej mamy taką nitę, oczywiście serduszkiem, no i wydaje mi się, że jest bardzo ładna. Też mi ładnie wyszła, chociaż nitę, dlaczego? Nie wiem tego, dlaczego nie wiem, no nie wiem dlaczego. Tak troszeczkę miałam z nią problem, żeby ją narysować, nie wiem. Ale końcowo ładnie wyszła, bo ją kilka razy robiłam. Dosłownie te rzeczy, oprócz kart, dosłownie kilka razy robiłam, bo ciężko było mi je zrobić troszeczkę. Ale końcowo wyszło, więc proszę dać subika i lajka i komentarz pod tym filmem, bo się bardzo staram dla was, serio. Dalej mamy Bibi. O, czekajcie. Chciałam tu zrobić takie cieniowanie z tą kropką, ale coś nie piekło, więc jest taka kropeczka. O, no i mamy Bibi. Dalej tu już Piper ma normalnie niebieski kwiatek. Tylko na kamerze chyba wygląda, jakby był zielony. A nie, jest chyba dobrze. W każdym razie mamy też Piperkę. Mamy oczywiście też Mandy, o, tak wygląda. No i oczywiście mamy Spajeczka, tak on wygląda. Czekajcie, o, tak wygląda Spike. Też go kilka razy. Chyba to już jest drugi raz, kiedy go zrobiłam, ponieważ nie wyszły mi tutaj te kreski, no ale końcowo oczywiście wyszło, więc ja to wszystko spakuję i widzimy się zaraz. Dobra, tak na szybko jeszcze. Mamy tutaj taką pixel art mega skrzynkę, więc tutaj też wam pokazuję. No i uwaga, tutaj w mojej teczce mam, nie wiem ile, nie zliczę tego, ale strasznie dużo pixel artów z Brawl Stars. Więc jeżeli chcecie taki oddzielny film z tego, gdzie pokazuję moje wszystkie pixel arty, ale to dosłownie wszystkie, nie tylko z Brawl Stars, to albo tylko z Brawl Stars, bo mam jeszcze mini właśnie pixel art z Brawl Stars, jak widzieliście, to oczywiście zostawcie łapeczkę, w ogóle nie wiem, które to już raz mówię, ale musicie zostawić ją, żeby to zrobiła. No i co, szukałam tych mini z Brawl Starsowych, o, tu jeszcze Lili mam. Szukałam tych mini z Brawl Starsowych pixel art, ale już nie wam pokazuję tak na szybko, ponieważ film będzie troszeczkę dłużej trwał niż myślałam. Więc mało mam ich, po prostu dlatego, że dopiero zaczęłam tę serię i też ją oczywiście skończę, ale mam teraz tyle pomysłów, że dosłownie. No to tak, mamy tą Max z tego Mega Boxa. Mamy tutaj też, czekajcie, wyostrzy się, mamy też Berego. Tutaj używałam tych zwykłych mazaków niealkoholowych, dlatego tak wyglądają tutaj te kropki, ale i tak mi bardzo ładnie wyszło. Mamy też Jessie. O! Taka Jessie. Dalej mamy Miko. O, takiego. Angelo, też Angelo mamy. Czekajcie, bo ostrzy się.
Tak. No wiadomo, jeżeli chcecie zobaczyć te pixel arty i te większe pixel arty, to wpadajcie na moje shortciki. A jak nie wyszukacie na moim kanale, to polecam wpisać pixel art z Browser Scorny Art. Taki też raz. I ostatecznie, oto jeszcze kartka na kolejny pixel art, mamy takiego kolcika. Więc jeżeli wam się... Czekajcie. O, teraz będzie lepiej. Jeżeli wam się podobał ten filmik, bo jest to specjalny filmik, to dajcie... Tak, już chyba wiecie co dać. No i zubiczka. I napiszcie, czy chcielibyście więcej takich filmów DIY. Jakieś krzywe jest. No i co? Wszystkie moje arteczki i widzów pozdrawiam też nowych. I co? Papatki!